I witam się, kochani, z recenzją przedpremierową. Dzisiaj jest 29 czerwca, a ta pozycja ma premierę swoją 1 lipca. Jest to książeczka od Book Edit, Samotny we dwoje, Antonego Lisa. Lichs. Nie wiem, jak to ogarnąć, ale dobra. Tak się po prostu pan nazywa. No także wiecie, jak przeczytać, no to mój błąd. Jak widzicie, jest nieco większą, w sztywnej oprawie, zupełnie inną pozycją, troszeczkę grubiaszczą, posiadającą wiele stron z małym druczkiem. Ale no, tak się przedstawia i powiem wam, że czytało mi się naprawdę nieźle. No, powiem wam, że nie spodziewałam się, że w tej książce znajdę akurat taki styl językowy. Zresztą zobaczcie, no, samo to, że się czytało, można było ją położyć i czytało się pięknie. Może przy początku i przy końcu się nieco chciała zamknąć, aczkolwiek czytało się ją naprawdę bardzo dobrze. A i jeśli chodzi o ten styl językowy, no powiem wam, że konkretnie chodziło mi w tym momencie o samego bohatera, no i jego podejście do życia wraz z wysławianiem się. A opowiada on nam na przykład wszystkie swoje przeżycia łóżkowe i randkowe, ale właśnie w taki swobodny, niewymuszony sposób, że ja się tutaj czułam, jakbym rozmawiała z przyjacielem. Co prawda miewał swoje fantazje, a nigdy do niczego nikogo nie zmuszał. I tutaj mam taki mały cytat. Nie jestem zainteresowany relacją bazującą tylko na seksie. To nie ja. Bardzo chciałbym, żeby to było coś takiego jak prawdziwy związek. Szukam kobiety, z którą mógłbym się spotkać przynajmniej raz na tydzień i która ze mną od czasu do czasu pojedzie na weekend. Albo do kina, czy na koncert. No słuchajcie, jak widzicie, jego wymagania naprawdę nie były zbyt wygórowane. On szukał bardziej przyjaciółki, aniżeli żony. No chciał, żeby ich relacja była luźna, żeby właśnie nikt nikomu nie wchodził w paradę. Jedynie ich wspólny czas miał być taką prawdziwą przyjemnością. No, ale pytanie brzmi, czy mu się udało osiągnąć szczęście? I tak, chciałam też tu powiedzieć, że mamy tutaj poruszony motyw samotności i pieniędzy. Bo bohater nie może narzekać na obydwu tych rzeczy brak, aczkolwiek na wszystko powiem wam, że zapracował sobie własnymi siłami. On jest w stanie zapłacić za poświęcony mu czas, żeby tylko nie być samemu. A właśnie z jego punktu widzenia to jego żona ponosi całą winę za brak zainteresowania ich małżeństwem. My oczywiście czytając tylko i wyłącznie jego punkt widzenia, bo to jest jego perspektywa, no nie możemy tego stwierdzić na pewno. Aczkolwiek wiemy, że jest człowiekiem bardzo konkretnym, no i nieco wybrednym. Wciąż liczy na szczęście ze strony swoich towarzyszek, chociaż nie zdradzę, czemu ją dają. Powiem wam, że jednak warto się w to wszystko zagłębić. Dla mnie to było naprawdę mega ciekawe przeżycie. A, jak widzicie, no nie znajdziecie tutaj właśnie rozdziałów, a jedynie nagłówki, które ukazują czas, zaraz wam pokażę, który na przykład spędzał z osobną kobietą, czy tam, jeżeli akurat nie był automatycznie z kobietą, no, że na przykład był w studiu Uzi, albo motocyklem pojechał w Tatry, jak się nazywały jego kobiety, pierwsze imiona, jaki na przykład był dzień, bo to, widzicie, każdy nagłówek, drugie spotkanie. To było wszystko w zależności od tego, co nam chciało na ten moment przekazać. I tak, powiem wam, że zamiast charakteryzacji, autor tutaj stosował takie porównania. Bardziej widzimy te postacie, aniżeli wiemy, jakie są. To są naprawdę konkretne historie z konkretnym przekazem. I tak, autor tutaj opisuje, może co najbardziej zwróciło akurat, dajmy na to mamy kobietę. I tak, na co najbardziej zwraci uwagę? Co bierze za jej plusy, co bierze za jej minusy, co by tam to naprawił, jakby chciał ją widzieć, a jak ją widzi, a jaka się okazała. Także no, bardziej z tej strony, aniżeli taki suchy fakt opisu. No i powiem wam, że on tutaj wszystkie rzeczy nazywał po imieniu. Absolutnie nie zauważyłam tutaj żadnej brutalności. Mówię, on nikogo do niczego nie zmuszał, on tylko proponował, pytał. Jeżeli mu się to nie udawało, no to się mówi trudno. No i wszystkie, mówię, wszystkie rzeczy właśnie nazywał tak dosadnie po imieniu. Nie stosował jakichś tam, no takich dziwnych porównań, powiedzmy, synonimów, tylko ogólnie czysty tekst, jeżeli chodziło o rozebrane ciało, no to twierdził, że to właśnie ciało ma być rozebrane, pozycja ma być taka i taka, ja bym chciał tak, tak, chciałbym, żebyś zrobiła to i to, no nie możesz, dlaczego nie możesz, no dobra, okej, co robimy, coś innego. No to akurat chodziło o dziewczyny. Dalszej części, no wam nie zdradzę, no bo to nie miałoby sensu, żebyście wszystko wiedzieli o wszystkim. Także powiem wam, że no, książka jest naprawdę warta uwagi. Ja jej dałam
cały punktów 10 na 10, bo uważam, że jest właśnie godna zainteresowania z tego względu, że nie ma tej brutalności. On wszystko tak mówi, no, to abyście rozmawiali z przyjacielem, który ma pewien problem i chce wam się po prostu z tego wszystkiego zwierzyć, albo pochwalić, albo zapytać się, jak powinien postąpić, chociaż wy nie odpowiedziecie. Nie odpowiecie mu w tej książce, to on jakoś tak ma te swoje przemyślenia, że tak jakby wysłucha was, co macie mu do powiedzenia, chociaż tego nie robiliście. Także no, moim zdaniem to mi się właśnie podobało. No miał taki może, jakby to powiedzieć, taką czasem trudność, żeby cokolwiek opowiedzieć, żeby może z czymś tam nam się bardziej wyżalić, no i tak jakby zwierzał nam się, ale no oczekiwał, żebyśmy mu odpowiadali na te pytanie, ale powiem wam, że nie zawsze, nieraz była taka granica, że na przykład chciał, żeby jak najszybciej o czymś tam opowiedzieć i nagle zapomnieć, że tego po prostu nie było, udajmy, że coś takiego się nie zdarzyło, no. Także no, powiem wam, że książka jest warta uwagi, naprawdę zupełnie inna. Niby to jest erotyk, ale powiem wam, i trochę komedia, trochę erotyk, troszeczkę jakby romans jakiś tam historyczny, jakby trochę teraźniejszości. No, wszystko pomieszane zupełnie ze wszystkim. Także mi się wydaje, że książka, mało tego, że jest wielka, to jest godna uwagi. Także ja wam ją serdecznie polecam i 1 lipca wylądujcie do Book Edit, jeżeli jesteście taką pozycją zainteresowani. A tymczasem się z wami żegnam. Pa, 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 pa.